Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Risen 2 Mroczne Wody na kanale Popykane. Jesteśmy na wyspie sztormów, co zresztą widać po ogólnie szeroko pojętym, panującym wszędzie sztormie. No i trzeba się tutaj rozejrzeć. Mamy tutaj do wykopania dwa skarby, mamy tutaj do rozwikłania jakąś zagadkę, której natury jeszcze nie rozumiem. I weźmy się za to. Może na początku, zanim cokolwiek, to... Aha, właśnie. Dowiedziałem się od kogoś z was, zdaje się, że... Gdzie to jest? O, przedmioty, łup, wszystko, chyba wszystko. Że nie ma eliksiru z korony bohatera. Nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda, no bo tego nie sprawdzałem w sumie, no ale zaufam wam, skoro tak twierdzicie, że takiej mikstury nie ma, no to w tym momencie ja te korony mogę zjeść od razu w tym momencie za twardziela, za kłodpornego i za zastraszanie. 5 punktów to zawsze lepiej mieć niż nie mieć. A gdyby się jednak okazało, że coś takiego istnieje i że mogłem sobie jednak wykonać miksturę, no to wtedy będziemy się zastanawiać, co począć z takim oszukaństwem. Jak to wygląda? Tędy? On sobie poszedł. Tutaj czarny oleandry. Jak ten Kruzo powiedział? Kruzo typu Kraus? Za kamieniem gdzieś zakopany jest. Więc może być, że tutaj tą wodą da się iść. O, kokosy jakieś tu leżą. O, tędy na przykład, nie? Dobra, już. Ale ty w tym momencie, krabie, jesteś miętki? Całkowicie. Dawaj tu kolegę jeszcze twojego na klepie, co? Krwawy korzeń. Z powodu tej burzy i jak domniemywam, mgły, to ja tutaj średnio się dobrze jestem w stanie rozejrzeć. No chodź, no. Dobra, jest utopiec jeden. On tutaj chyba też tego skarbu szukał, co? Podkradniętych jajec. Albo grzyba roku. Śmierdząca skrzynia. A to nawet nie jest skarb, tylko po prostu skrzynia. Grog, jajo i złoto. Czyli samych jaj nawet nie zakopał, tylko jeszcze grogu dołożył do skrzyni, żeby takim pusto nie było i smutno. Właśnie, co ja tu szukam po tych kątach? Jak ja mogę tutaj... Właśnie, kordelasa na przykład wyhaszyć w ten sposób. Nie jest mi do niczego potrzebny. Ale tu jest nie tylko kordelas, tutaj popatrz. Czy ludzie zawsze wolą odsuwać problemy, niż je rozwiązywać? Tak jakby myśleli, że dzięki temu one znikną. Czasami tak się dzieje, wiesz? Czasami odsuwają te problemy od siebie tak długo, aż w końcu te problemy same tracą zainteresowanie ludźmi. Dziwny fenomen, ale o tym nikt nigdy nie mówi. A tak jest. Tak na przykład wyobraźmy sobie, że gościa boli ząb. No i ten gość może oczywiście pójść do dentysty, ale może też całkowicie to olać. No i ten ząb go boli, potem ewentualnie boli go trochę mniej, potem ewentualnie coś tam, a potem nagle niespodziewanie ginie w wypadku drogowym. I oszczędza w ten sposób pieniądze, które mógłby wydać na dentystę. No a ten ząb koniec końców jednak nie doprowadził do niczego przykrego. Zajrzyjmy się, czarny oleander. Aha! Barak Krauza. Ty tutaj mieszkasz? Nie no, ładny ten barak zrobiłeś. Jak na to, że sam tutaj siedzisz, to... Dawaj to. Ten oleander, co tutaj gdzieś rósł, też zabieram. Mapa Wyspy Sztormów wezmę, bo... leży, nie jest mi potrzebna, ale skoro ty masz mapę, to znaczy, że ty tutaj też kartografem jesteś, tak? Surowe mięso. Woda. Mógłbym tu w sumie nasmażyć trochę tych. Jak ci się nie podoba, że... Stary miecz. Nie. Nic nie mówi na to, że ja tutaj mu plądruję skrzynię. Skrzynię biedacką, ale jednak. O! Umowa to umowa. Zabiorę cię z wyspy. Tak. Kraus musi wrócić między piratów. Kraus musi zobaczyć wybrzeże Antigui. Wejdź na mój pokład. Zabiorę cię stąd. Kraus będzie czekał. Szczęśliwy Kraus. Naprawdę? Nie muszę cię tam odprowadzać? W sumie bardzo mnie to cieszy, bo nie bardzo mi się chce tam teraz z tobą iść. Pozwolisz, że usmażę sobie już zapasów na twoim ognisku i tych zapasów usmażyłem tak ogromną ilość, że już chyba nigdy więcej ich nie zjem. W sensie nigdy ich wszystkich nie dam rady zjeść. Będę musiał rozdawać. Przekazać na biednych dzieci może.
Albo nie wiem. Szczelmy sobie tutaj skanać, tu jakaś muszelka nie leży? Już co prawda tych muszelek nie potrzebuję i co więcej, od dawna ich nie otwieram. No nic. Nowy odcinek, nowy zapis. Dawaj tego grubego, zobaczymy co on tutaj umie. Tak, pomóż mi. Weź jednego. Weź jednego za wąsy, a ja drugiego wezmę, spróbuję. O, o! Ale oni są miętcy. Ale jest ich więcej niż było ich na Antigui. To działa na ich korzyść. Ty popatrz. Widziałeś to? Zrespili się. A to chamy. A chodź ty. Chodź, chodź, chodź. Zaatakuj coś. Jeszcze raz, no. Dobra. Tego skopałem na śmierć. Czy oni się tutaj naprawdę zrespili? Czy to jest wynik jakiegoś niefortunnego buga? I oni sobie po prostu stwierdzili, że wyjdą z podziemi. Dawaj, dawaj, bo ja muszę go wystajwować. O! Nie da się blokować ciosów w plecy, co? Mapka. Dobrze. Tędy idę, to jest, zdaje się, jedyna rozsądna, logiczna ścieżka w górę. Czy wam zabrałem topory? Tak, zabrałem wam topory. No i zobaczmy, co takiego tutaj się znajduje. Złota koniczyna i jeszcze więcej jajców. Ty, Eldik, może ty chcesz coś powiedzieć na ten temat? O! Porzucili tego starego pirata Krausa na wyspie. Może on wie, co się tu stało? Aha, nic nie powiesz. No nic, Kraus wie coś. Ale jego opowieści nie do końca kleją się kupy, a poza tym on jest trochę chyba ześwirowany. Więc nie brałbym tego, co on mówi za pewnik, ale oczywiście wysłuchałem wszystkiego od początku do końca. Widzisz, gargules na 3 strzały. Potęga! 3 na 16, a ile było ich na tym, na Antigui? 12? 14? Też kilkunastu na pewno. I też stali wszędzie porozstawiani. To skąd oni się tam wzięli? Na jakiej podstawie oni tam w ogóle byli? Korona bohatera, dziękuję. Jedną już zjadłem, ale chętnie wezmę i drugą. No, dawaj ich. Jak to zrobić? A oni na wudu są odporni, nie? Chyba tak. I help anytime. I help anytime. No. Dobrze poszło. Muzyka złowrożebna się załadowała, czyli pewnie nie będzie tu ciekawie. Ty, a czekaj, patrz, ja ci pokażę fajną sztuczkę, Eldrick. Popa na to. Tylko, o, łapiesz takiego diabła, szczujesz go na drugiego diabła i pa na to. No nie udało się to tak, jak chciałem, ale trochę się udało. Ty jesteś piaskowy diabeł typu agresja? Tam, spójrz na to. Co to jest? To źródła Świętej Góry. Otwory w sercu wyspy stworzone przez jakąś olbrzymią energię. Świątynia powietrza? W rzeczy samej. Święta Góra Gargulców, a na jej szczycie świątynia. Znaleźliśmy ją. No to co, wspinamy się? Czeka nas wspinaczka. Miejmy nadzieję, że nie. Widzisz te magiczne gejzery? To rany w zboczach góry. Energia, siła napędowa góry, wypływa z gejzerów i jest pożywieniem dla gargulców. Musimy jakoś zaleczyć rany tej góry. To co mam zrobić? Zasypać to? Szpadel mam, Kilof też. To będzie wyzwanie. Coś wymyślę. Ty, albo wiem, wrzucimy bombę do środka. Nawet jeżeli to nic nie da, to chętnie zobaczę, jak taka bomba wybucha i zobaczę, co się stanie wtedy. Paka mi to. Mała sakiewka. A to dawaj mi tę sakiewkę. Uśmierzacz bólu, czaszkokwiat, amulet, o. I mała sakiewka, no rzeczywiście. Gdzieś tutaj mam wrażenie też chyba był ten skarb zakopany. Jeszcze raz to przeszukajmy dookoła. A możemy przecież mapę obczaić, gdzie to było. Skarb na płaskowyżu wyspy sztormów. No nie, to na następnym był. Ale był. Zapisujemy. No i cały czas można tutaj sobie nieźle nagrabić, coś mi się wydaje. Grzyb roku na przykład. O, thank you very many. No tam już są nietoperze. Myślisz, że na nietoperza wudu zadziała?
Zaraz się przekonamy. Zadziała. I poszczujemy tego nietoperza na gargulca, co? Ale zrobiłem psikusa, nie? Latające psy. Osobiście wolę chyba określenie latające psy niż gargulce. Ja tam wolę, żeby te wszystkie określenia z wszystkich uniwersów i z wszystkich historii się jakoś kleiły kupy. No i jak już przyjąłem raz, że gargulec to jest taki kamienny gość, no to to w ogóle nie przypomina gargulca, chciałem zauważyć. To przypomina właśnie raczej takiego latającego wężopsa. Ja bym powiedział bardziej, że węża, no ale pies już bardziej pasuje niż gargulec. Kto to w ogóle wymyślił, żeby to nazywać gargulcem? Dawaj te lilie, to się wszystko przyda. No i co z tym robimy? To ogromna siła. Chyba mam pomysł. No to dawaj. Kraus widział Marę. No tak, widział. Kraus widział Marę. Powiedział, że jest zbyt przerażająca, by ją opisać. W takim razie to na pewno była ona. Nie no, to mogła być też Patty. Kraus wspominał coś o generale. Co jeszcze? To znaczy, że jeden ze sługusów Mary pilnuje świątyni powietrza. Widzi stamtąd całą okolicę. Będziesz się więc musiał nim zająć. A to znaczy, że on może wiedzieć, że my idziemy. Co z tymi gejzerami? Ta, chyba znalazłem rozwiązanie. Powinniśmy je zapieczętować. Czym? Deskami i dobrymi chęciami? Dam ci serum, którym zapieczętujesz gejzery. Myślisz, że zadziała? Weź i spróbuj. Serum Eldrika. I ty tak przypadkiem to miałeś ze sobą? Mam nadzieję, że zadziała. I co? Udało się? Udało się? To najwyraźniej działa. Masz więcej? Zrobione jest z jaj gargulców, które zebraliśmy na Antigui. Przynieś więcej jaj, a ja załatwię więcej serum. Ile ci potrzeba? Z każdych 5 jaj zrobię 1 dawkę serum. Jedna dawka zapieczętuje 1 gejzer. Bardzo dobrze. Jesteś mądrzejszy niż przypuszczałem. Ty mnie nie obrażaj. Dawaj serum. 5 jaj. Wystarczy do serum? Świetnie. Jeszcze chwila. Skończone. Proszę. Czyli jednak koniec końców na coś się przydały te jaja. No to przynajmniej tyle. Dobrze wiedzieć. No nic, lecimy do góry w takim razie. Dobrze mówię. Tutaj mostkiem, wszystko w porządku. Tego gargulca już sobie przeszukałem. Czaszkę o kwiat będę widział za chwilę. Zapisujemy, bo nigdy nie wiadomo, gdzie te gargulce czekają na nas. No i też w sumie mam nadzieję, że wspinaczka nas nie czeka. Pomoc nadciąga. Musi istnieć jakiś sposób na to, by wszystko było jak dawno. No przyjrzyjcie się, przecież to na pewno z kamienia jest zrobione. Wygląda jak taki, właściwie nawet nie snek, tylko taka ryba głębinowa jakaś. Ze skrzydłami. Jajo gargulca. Ile ja tych jaj miałem? Ile ja w ogóle wyciągnąłem jaj z tego skarbu? Od Krausa? To taki gejzer? Prawdziwy? Nie, to jakiś inny. To jest jakiś gejzer udawaniec. No, rozumiem, że zapieczętowywać mam te, które akurat przypadkiem się świecą. No nic, dawaj mnie nietoperza. Aha, niestety. Najpierw z tobą muszę porozmawiać. Dobrze. Gargulec jest dosyć silny, ale na szczęście głupi. No i poleciał. A, dobra, nieważne, niech leci. Chodź jeszcze raz, ty, no. Chodź. O. Zaatakuj tego, o, co? Ale będzie dobry psikus. Dawaj skrzydełko, czy tam co masz? Ucho i szpona. Oj, ten potrafi rypnąć. To jest nawet śmieszne, bo ten potrafi rypnąć mocniej niż ja potrafię. I uważaj! I jeszcze raz! Zrobiłem, co musiałem, z ciężkim sercem.
Mieczociern. O, mieczociern, dobra. Mieczociern bardzo się przyda, bo z mieczociernia umiem zrobić pastę, czy pastylki, czy coś tam. I to mi doda bombę w ręku. Tak kolokwialnie się wyrażając. Dobra, mam serum. Cóż, to dość obrzydliwe, ale przynajmniej skuteczne. Magiczne. Tu jest raz, dwa jaja. Czy to znaczy, że mam dostatecznie dużo jaj, żeby zrobić kolejne serum? Tak jest. 5 jaj. Wystarczy do serum? Świetnie. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila, bo jeszcze jeden gejzer jest gdzieś tutaj w okolicy. Proszę. I akurat będę sobie mógł go zasklepić, a potem zobaczymy, co dalej robić z tymi jajami i z tym serum. Może być, że jest akurat dokładnie tyle jaj, ile potrzebuje serum. O, jest skarb. I potem nigdy więcej do tego nie wrócimy. No ale skoro tutaj takie gejzerki są... Chociaż nie, dobrze, bo one z tej góry się wydobywają, więc nigdzie więcej nie powinienem ich spotkać. A jak się znajdę więcej tych jaj, to może Eldrick umie robić jakieś serum, które, no nie wiem, dajmy na to, pozwoli mi latać jak gargulec. O, ciężkie. Dalej do góry. Ciekawe, co w środku. Ciekawe, kto tutaj w ogóle coś zakopał. Jakim cudem. I że akurat przypadkiem w butelce na plaży znalazłem mapę do tego miejsca. Dobra, tam kosztowności. Kosztowności to są dobre dla dzieci. My potrzebujemy efekty stałe, my potrzebujemy bombę. Bystro ślepie. No, jeżeli ktoś strzela z pistoletów, to też może się tutaj dosyć nieźle obłowić w statystyki. Mapkę. Wychodzi na to, że... Chyba jesteśmy już na ostatniej prostej. Tą drogą powinniśmy zajechać prosto do świątyni. I tam jeszcze będzie parę tych gargulców i powinien też być ten generał, nie? Zrobimy sobie zapis. I spróbujemy jeszcze raz wudu na nietoperzu. Nietoperze, wierne zwierzę. No walgo, walgo, co jest? Nie udało się zaklęcie? Czy ono się może nie udać? Wychodzi na to, że chyba może. I wychodzi też na to, że pomimo mojej licznej inwestycji w mieczociernie, pasty z mieczocierniów i innych, w dalszym ciągu nie jestem w stanie zabić nietoperza na jedno uderzenie. I już powoli tracę nadzieję, że to się kiedykolwiek zmieni. Ale może. Może jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze w dalszym ciągu kilka wysp przede mną. O. Dawaj topór. Nie wiem już, po co mi zysk z tych toporów, a nie przypuszczam, żeby dało się je przekuć na coś innego. No bo nie mogę z nich korzystać, to coś jest dziwne. Raz, dwa, dwa jaja. Dwa jaja i gargulek. Oj, ja tak chciałem zrobić, sorry. O! Jeszcze czterech gdzieś tu musi być i to jest chyba ostatni gejzer. Dobrze mierzę? Dawaj. Dziękuję, Eldricku. Szybko. No i dziękuję. Do świątyni, zanim stanie się znów coś strasznego. A co się niby ma stać? Nie możesz mi więcej zrobić z tego seru? Może ono dobrze działa na porost wąsów, właśnie, na przykład? Właśnie. Chodźmy do świątyni. Stój, bo strzelam. Wyciągnę ci to serum normalnie z kieszeni, bo wiem, że masz. Wiem, że robiłeś na zapas. Zapisujemy, rzućmy okiem na mapę, ile tam jeszcze tej drogi. No, już jesteśmy przy samej furtce. Jeszcze kilku gargulców może się trafić. Ale raczej liczyłbym na... O, popatrzcie. Przecież ja tu mogę wskoczyć. Nie? Dobra, schowaj tę pałę. I dawaj. Eldrick, umiesz skakać po takich tych tarasikach? Bo ja znam takich, co nie potrafią. No i grobowy korzon. Super. A jak w ogóle wyglądają moje statystyki? Pewnie są super spoko. Na przykład takiego wudu, czarnej magii mam 82. Broni rzucanej mam 102 w ogóle, no to przecież ja z tych noży ich powinienem móc zamordować. Albo na przykład z tej dzidy mógłbym spróbować porzucać trochę harpunem i zobaczyć, czy w międzyczasie on się stał silniejszy, czy też nie. No ale samo rzucanie tym harpunem jest dosyć kłopotliwe, bo rzadko się zdarza, że trafiam. A jak już trafiam, to się okazuje, że jednak nie trafiam i wtedy tylko się taki na przykład gargulec puluje do mnie. 13 na 16. Wróć, ty masz topór. O, dawaj go. Nie ma takiego ukradzania mojego topora. Jak to wygląda? Nietoperze i gargulce. A spróbujmy, czemu nie?
Gargulca atakuj, gargulca, o. Tego, o właśnie. Też się nie udało, moje zaklęcie? No nie udało się. Nie rozumiem, dlaczego się nie udało. To musiało się tak skończyć, też jestem tego samego zdania. Dawaj mi tę rękę. Lilię duchów. A dobra, dawaj. Nie jest mi potrzebna. Ale ponieważ nikomu tutaj nie jest potrzebna, to już z dwojga złego lepiej, żebym ja ją miał. Owoc maki też mi nie jest potrzebny, ale ja po prostu nie lubię zostawiać nic za plecami. Piracki nóż i rum. Jeśli jakiś pirat tutaj wziął ducha. No cóż, cześć ich pamięci. Chyba można tak powiedzieć, skoro i ja jestem piratem. Dobra, zapisujemy, bo już jesteśmy przy świątyni. Uważaj teraz, Eldrick. Gadamy coś? Nie? A no to nie. Rozejrzyjmy się tutaj, ale tak po cichu, na dobry początek. O, przeskanujmy może to i owo. Jest utopiec, topielec. Trzeba uważać, bo tu mogą być pułapki, wiesz? To jest... to od razu generał jest. Generał? Ale jaki armii? Popatrz na niego, jaki on jest cienki. To był ten wasz generał wielki. Generał ma generała. I w środku 5 zł. A co to za generał? Co on umie, ten generał? Ciekawe. 50 na 80. Co to są za statystyki? Kto ci dał tę broń? To Tamara, twoja pani wielka? Jaśnie oświecona? Dała ci generała? Biedaku. Ale skoro generał był tu, to pozostaje mieć optymistyczną nadzieję, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o wojska Mary. Pozostaje jeszcze z dwóch albo trzech może gargulców. No i pozostaje jeszcze zawartość tej świątyni, czymkolwiek by ona nie była. Patrz, Eldrick, pokażę ci sztuczkę. Bierzesz małpę. O, i wpuszczasz taką małpę w dziurę. Każesz jej tu... I wywala ci grę do pulpitu. Ale to nic nie szkodzi, bo można sobie bardzo łatwo wczytać taką grę. O. I powracamy do siebie. Dziękuję bardzo, teraz zjadę kanapki, bo nie wiem, czy wcześniej ich tego nie zrobiłem. Na wszelki wypadek zapiszę sobie jeszcze raz, bo nigdy nie wiadomo. No i popatrz, i udało nam się uzyskać dostęp do komnaty ze skarbem. I to takim całkiem dużym skarbem. Zobaczmy sobie pierścień z ostrzem, o. W środku pewnie już nic ciekawego nie znajdę, bo już wszystkie ciekawe rzeczy są w mojej kieszonce. Ale widzę, co jest grane, dobra, pomału. To, o. O. Nie, dobrze było. Jedno tylko powiedziałem do tyłu, o. O, i do samego końca, dziękuję bardzo. W dalszym ciągu jest to kłopotliwe, ale mech. Krew, rum. O, rum daje więcej krwi, to może ja się przerzucę od tej pory, bo ja cały czas grog piję. Może powinienem się przerzucić na ten rum. Ciekawe, czy dużo go mam. Gdzie on może być? Przedmioty? Rum, 47. No to już. To ja wolę rum. Jestem kapitanem, stać mnie na to, żeby pić rum. Myślicie, że tędy mogę przejść? Tędy mogę przejść, tam widzę gejzerek. Ale pójdę najpierw tu, bo tutaj sobie odkryłem chyba skarb, nie? Nie. Nie, no chyba nie. Tu jest krata. Jest krwawy korzeń. To jest dosyć dużo miejsca. Dobra, cofnę się do tego gejzera na wypadek, gdyby to jednak była ślepa uliczka i potem sobie tam wrócimy najwyżej. A nie, już jest przyjemniaczek. Jeden, a oj, dwóch. Eldrick, musimy się jakoś wycofać, wiesz, tak żeby... O! Co on z takim rozbryzgiem atakuje? Chyba, że to jest szef wszystkich szefów. Dawaj. Dobrze go skopałeś, Eldrick, jestem z ciebie dumny. Gargulce na Wyspie Sztormów. Znowu zapomniałem ubrać mojego pierścienia do chwały. To nic, że już do niczego tej chwały nie potrzebuję.
ale głupio się czuję z tym, że jej nie dostaję więcej. Kolejne jajco. No dobrze, to z tych jajec kolejnych coś przypuszczam, będę mógł zrobić ostatnie już, albo przedostatnie, albo jedno z ostatnich serum. Tam jest jeszcze jakiś eliksir. Rzućmy okiem. Zabiorę. No, co jest? To mi pokaż. I tu są jeszcze kolejne jajca gargulca, a właściwie to jedno. I czy to wszystko? Chyba tak. No to Eldrick, rób mnie, wywar. 5 jaj. Wystarczy do serum? Świetnie. Jeszcze chwila. Już za chwileczkę, skończone. Już za momencik. Proszę. Dziękuję. Chyba wystarczy na wyleczenie całej góry. Możesz iść. Mogę iść, dziękuję. Poszedłem do świątyni i załatwiłem potwory Mary. Dobra robota. Wiedziałem, że ci się uda. Kolejny porucznik Mary załatwiony. Musimy teraz zająć się ostatnim gejzerem. No to popatrz, zajmujemy się w tym momencie. O. Mam nadzieję, że to to. I słuchaj, wyleczyłem górę. Skończyliśmy tu? No, skończyliśmy, tylko najpierw wrócimy do tego pokoju ze skarbami. W razie gdybyś ty na przykład chciał wykonać teleport potem w stronę statku, to nie ma na to mojej zgody, bo jeszcze... O, jeszcze tutaj nie plądrowaliśmy. Skakuj do góry. No, da się to zrobić? Oczywiście, że się da. No, zapiszemy sobie, bo tak zauważyłem, nie wiem czy to przypadek, że krasze zdarzają się najczęściej w 99% w świątyniach. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć i czołem. Nie mam potrzebnego przedmiotu. Nie mam, ale zdobędę. Mam nadzieję. Popatrzcie, tutaj jest krata niby. Czy ja mogę przez tą kratę świecić tym? Mogę. No to uważaj. Ale sztuczka chamska. Kto to projektował, nigdy w życiu się nie spodziewał. Osłabienie wroga i bożek. A właśnie, trochę głupio, że z tych całych laleczek wudu jest tylko jedna laleczka, która działa w akurat taki sposób. A nie ma jakiejś różnorodności większej w tym temacie. Przecież to jest taki obszar niewykorzystany, który można byłoby zagospodarować jeszcze bardziej. Widzisz, Eldrick? Dobrze, że to ja pierwszy idę, bo ty od razu byś wpadł pod ten topór i ucięłoby ci łeb. I tyle by było z twoich wojaży. O, tu jest bezpiecznie, a tu jeszcze cały czas szukam bożka. Oho. Dalej, dalej, wojownicy wudu. A, tam gula na dole masz, człowieku. Ty cieniasie. Trochę zezłościliśmy chyba tego gula z dołu, co? Ja widzę, Eldrick, że ty też strasznie jesteś zezłoszczony. Dobrze, dobrze. Patrz, przylaz tu. Jeszcze na mnie skoczył. Jakim cudem, gulu, ty na mnie skoczyłeś, kiedy ja mam taką pompę, że mógłbym cię rozerwać na pół? To jest nieprawdopodobne. Dawaj, to wszystko, co w twoim sarkofagu leży, to ja teraz zabieram. Eliksir celności. No te eliksiry same w sobie, takie, które na chwilę tylko zwiększają statystyki, to jest też ciekawa rzecz. No bo po co miałbym zwiększać sobie na momencik celność, kiedy zanim ogarnę, że mi się ta celność zwiększyła, tak naprawdę to już to zwiększenie się kończy. Dziwne. Dziwne. No i cóż. O, też kufer całkiem niezły. Czyli jednak pułapką można było wpaść na jakiś skarb. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? A! No. Nawet poszło szybciej niż myślałem. Naszyjnik duszy, rum, dobra tam. To już są drobiazgi, to już są wszystko takie drobiazgi, które mnie prawie że zupełnie nie interesują. To, co mnie interesuje natomiast to fakt, że posiadam dwa bożki. Mogę je teraz ustawić elegancko na mechanizmach i zobaczyć, co się stanie. Albo, no nie, no co się stanie, to ja się domyślam, po prostu otworzy mi się kratka. Tylko co za tą kratką będzie? Nie mam chyba żadnego questa na to, żeby tutaj jakiś legendarny przedmiot odnaleźć. Ale jestem w świątyni powietrza, to jest słynna świątynia, ja już od kilku ludzi o niej słyszę.
od tego Eldrika, no to tak, bo on cały czas się obraca w tym temacie, ale też i jakiś tam karczmarz o tym wspominał i zdaje się admirał generał Arvarez się gdzieś coś odnosił do tego kiedyś. Nie mam potrzebnego przedmiotu. Nie no, chyba mam. Ty, Eldrik, jak ty tam wszedłeś? Jak ty tam wszedłeś, Eldrik? Człowieku, gdyby nie to, że mam trupią rękę, to byśmy tu wiele nie zdziałali. Nie mam potrzebnego przedmiotu. A ty, włócznie mogę łapać mu w locie? No pewnie. No pewnie, że tak. To ty rzucaj, to jest... Oho. No tak. No tak. Halo! Proszę mi otworzyć. Proszę mnie wypuścić. Skandal! To jest jakaś prowokacja. No nic, pozostało wczytać. Zobaczmy, jak to wygląda. Może otwórzmy najpierw to. Hmm? Co tutaj jest wymagane w ogóle? Bożek. Aż bożek. Nie mam potrzebnego przedmiotu. No mam tylko jednego bożka. Dobra, chyba wiem. Trzeba będzie wykorzystać chwilę. Zanim jedno się zamknie, a drugie się otworzy i w międzyczasie może uda się jakoś zabić tych gości. Eldrik, ty nam umiesz wejść do środka. Patrz, ja ci trochę pomogę. Zrobimy czary. O, jedna baba drugiej babie, jak to się mówi żartobliwie. I niech oni sami ze sobą walczą, co? A ja w międzyczasie pokradnę im tu rzeczy różne, na przykład statuetkę. Może za tą kratą jednak znajdę bożka jakiegoś. Albo nefryta. Albo samorodka. No, jeszcze jedna statuetka. Może cię walnę przez ścianę, co? Nie spodziewałem się, że to zadziała, ale Eldrik forsuje wszystkie ściany. Ej, bardzo dobrze. Nie mam potrzebnego przedmiotu. W dalszym ciągu go nie mam, tak? Nie bardzo wiem, skąd miałbym go wziąć. No, mógłbym przynieść ze sobą skądś tam. A była na to okazja swego czasu. Dawaj, Eldrik. Ja ci trochę pomogę. Będziesz musiał niestety wytrzymać, aż mój cooldown minie, ale widzę, że całkiem nieźle ci idzie. Nie, no nie będę na razie zapisywał. Zapiszę sobie, jak pokonamy tego gościa. O, właśnie. I spróbujemy jakoś obejść ten mechanizm. Weźmy na przykład tego bożka. Dajmy go tu. Nie, nie ma na to szans. Albo. Albo jeden, albo drugi. Chyba, że małpą. Byłbym w stanie, a w sumie mógłbym spróbować małpą. O! Szkoda, że to ustawianie tego bożka trwa normalnie 4 godziny, bo gdyby trwało szybko, to ja bym tam czmychnął raz, dwa. Dawaj tą małpą, no, przez między tymi kratkami. Da radę? Nie da rady. No to ja już nie wiem w takim razie. Tak, chcę powrócić do gracza. Więcej bożków tutaj niestety nie znalazłem, więc... A, sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek, czy nic tam... No włócznie mogę wziąć w sumie, jeżeli to nie jest taka włócznia lecąca. No to też nic nie grozi to glitchem. No taka na przykład włócznia nie grozi glitchem. No i to chyba wszystko. Nic więcej stąd nie dostanę. A ponieważ nie będzie mi się chciało raczej tutaj wracać, to... A zagadam jeszcze z tym gościem. Skończyliśmy tu? Tak, przyjacielu. Templariusz! Wyspą sztormów. Ale zbyt długo gargulce rozmnażały się w świątyni. Musimy przeszukać inne wyspy i zniszczyć tę plagę. Więc dalej zabijamy gargulce. Wracajmy na statek. Tam porozmawiamy. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Tak czy inaczej, gargulce z wyspy sztormów załatwione. Doskonale. Nie możemy pozwolić na to, by choć jedna z tych bestii przeżyła. Na całych Morzach Południowych. W innym wypadku plaga gargulców powróci. I cała praca na nic. Zatem do roboty. Co ty mówisz? Ja myślałem, że to już będzie koniec tego. Ajajajajaj. Heh, no nic. Zobaczmy naszą listę zadań, która znowu nam się zwinęła. Dobra, to nie. Ta broń to w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek znajdę tamte rzeczy jeszcze. Krause jest stary, muszę zabrać go na brzeg Antigui, ale to już chyba mu powiedziałem.
Świątynia wody to nie. Dobra, mapa morska. Powrót na statek, hej. Zobaczmy, czy ten Kraus tu jest. He? Jakoś to dziwnie wygląda. No jest ten. Cały druid. A jest! Szczęśliwy Kraus! Znów jest na morzu! O tak! O tak! No to skoro jest taki szczęśliwy... Aha, mieliśmy porozmawiać jeszcze. No to porozmawiajmy. Czy ty masz jakieś przypuszczenia, gdzie te gargulce mogą być? Antigua już była, no to co? Dziwne życie sobie wybrałeś. Sam sobie jestem panem. Podoba mi się to. Nie jestem już chłopcem na posyłki Inkwizycji. Nie przyjmuję od nich rozkazów i nie obchodzi mnie ich biurokracja. To rozumiem. Ale nie pozwól, by zaślepiła cię nowo odkryta niezależność. Uratowanie świata oznacza przetrwanie wszystkiego. Nawet Inkwizycji. Nie tylko tego, co ci odpowiada. Wiem. W takim razie jest jeszcze dla ciebie nadzieja. Inkwizycja, człowieku, ma takie kadry, że ona sama sobie się zlikwiduje niedługo. Dokąd teraz? Jest wiele miejsc, w których mogły zalęgnąć się gargulce. Na razie wiemy tylko, że są na Wyspie Sztormów i na Antigui. Trzeba jednak sprawdzić inne wyspy i wybrzeża. Całe szczęście, nie mam nic innego do roboty. Całe szczęście, że nie mam nic innego do roboty. Dobre wieści. Zakończyłem badania nad gargulcami. Wiemy już wszystko na temat latających oddziałów Mary. Zabierz mnie do portów, które znasz najlepiej. Wówczas dowiesz się więcej. Aha, czyli po prostu za każdym razem, jak gdzieś popłynę, to mam się ciebie zapytać, co pan uważa na ten temat. I ty mi wtedy wszystko wyśpiewasz. Niech ci co będzie. Się stało? Nic ci nie jest? Nie. Świątynia powietrza jest oczyszczona. Teren składania jaj przez potwory Mary okadzony. I to ma nas chronić? Nie. Ale to była fajna zabawa. No pewnie, że fajna. Eldrick twierdzi, że gargulce się rozpleniły. Musimy znaleźć i zabić je wszystkie. W takim razie bierzmy się za tych małych brzydali. A nie takich małych. Pora wytyczyć nowy kurs. Tak jest, kapitanie. Tak jest. Zacznijmy może od początku. Niech będzie kaldera. Nie no, raczej w kalderze chyba. Gdzie one by się tam miały mieścić? Nie ma na to szans. Wyspa złodziei. Tu jest szansa na gargulca. Więc od razu sobie tam przejedziemy. O. Nie, wy już nie macie nic mądrego do powiedzenia, ale w końcu ustała ta burza. Psia krew. Dobrze. No, panie Eldrick, czy tu gargulec jest? To wyspa złodziei. Znana także jako wyspa gnomów. Złodzieje, gnomy, nie ma różnicy. To proste jak drut. Wyspa z pewnością nie jest duża. Skoro gargulce tutaj są, na pewno nie będzie ich wiele więcej. Kto może wiedzieć, jak się tu poruszają? Masz na myśli gnomy? Zapytam Jafara. Pora, żeby zrobił w końcu coś pożytecznego. Cóż, zobaczymy. A co to miało oznaczać? Zwykle to ja to mówię. Ja tylko pożyczam na chwilę, do kiedy uporamy się z gargulcami. Tak, faktycznie, akurat to jest prawda. Jafar musi zrobić w końcu coś pożytecznego. Musimy znaleźć gargulce. Jafar wie! Gargulce ohydne, dupki ohydne! To ty powiedziałeś. Wiesz, gdzie na twojej wyspie założyły gniazda? Jaskinia na płaskowyżu, daleko od gnomów. Zaczekaj. Chyba wiem, o czym mówisz. Tam Slane mnie zostawił. Slane zły pirat, zły! Tu też masz rację. No kurwa! Slane zdech, ale chodź za mną. No. Jak już chcesz, to śmiało, dawaj mi od razu mapę z tym. O, chmara, gargulce na wyspie złodziei. Jak to zaznaczę, to mi się wyświetli. No i dziękuję. Popłyń na wyspę. Mam nadzieję, że nie było tu zbyt wielkiego respu potworów. Poza gargulcami oczywiście. Tak jest, tędy powinienem iść. No to dawaj, Jafar. Ruszmy się, zobaczmy, co tam tak ciekawego jeszcze zostało. Jest tak jakby déjà vu, nie? Czy tędy do góry? Tak, tędy do góry. Zróbmy sobie zapis, bo nigdy nie wiadomo, czy nagle jakiś kraszyk nie postanowi nam tutaj dać o sobie znać. I lecimy. Jafar mi raczej w walce nie pomoże, ale być może... O! Odwróci na chwilę czyjąś uwagę. Chodź tu, grubasie, no. Ja zabiję jednego.
to powinno się pokazać 3. 1 na 3. Że tylko 3 tu jest. No dobrze. Idź mnie stąd. Topór miał być... A, przecież tak, faktycznie, Jafar zbiera rzeczy. A, to dobrze, to niech zbiera. No my tutaj mamy. Dzień dobry. Proszę pana. Aha, rozumiem. Wiem, na czym to polega. Mogę kontrować ataki tylko tego przeciwnika, którego akurat mam na miarze. A innych już nie. Weź tego gargulca, bo już mnie... No dawaj. Dobra. Jak ci tam idzie, Jafar? Dostałeś mocną bombę od gargulca, czy nie bardzo? Widzę, że nie bardzo. Tak, tak, w tą stronę właśnie należy prowadzić atak. To był genialny ruch. Ej. Złoto, złoto. I topór, i topór. A, ciekawostka, to są różne topory, jak się okazuje. A, nawet jak nie żyją gargulce, to w dalszym ciągu wyświetlają się na mojej mapie. To też jest ciekawa ciekawostka. In one, in two, też tylko 3 jajca tu są. Co my tam mamy dalej? Nietoperze. Ej, no przecież cię zabiłem, nietoperzu. Jak to się stało, że ty przeżyłeś śmiertelne uderzenie? Gozo umiera i śmierć, i dobrze. Tu jeszcze musi być gdzieś gniazdko z jajem. Widziałem na mapie, jest. Jest gniazdko. O, no i dobrze. Jest coś ten? Znalazłeś już coś specjalnego? Wiele znajdziek, ale nie ma aurikulki. Może następnym razem. No kurwa! Ale to ja wiem, dobrze. Dobra, to spadamy na okręt w takim razie. Już wszystko się dowiedziałem, to chciałem. Zabiliśmy, zdaje się, wszystkich i teraz trzeba się dowiedzieć od Eldrika, czy on dalej gotuje wywary z jaj gargulczych, czy już nie bardzo. Proszę, jaja z Wyspy Złodziei. Dobra robota. Gnomy powinny być ci wdzięczne. Wdzięczny gnom? To byłoby coś nowego. Gnom uściśnie ci rękę w podzięce, a to tylko dlatego, że nie chce, żebyś widział, jak grzebie w twojej kieszeni. Może i są złodziejami, ale i tak trzeba ich chronić przed tą plagą. Nie są złodziejami, ale nie są bandytami, a to już coś. W taki oto sposób problem gnomów z gargulcami został załatwiony. Oczywiście nam za to nie podziękują. Ale i tak, dobra robota. Nawet nie będę ich pytał. Wyspa Złodziei jest czysta. To znaczy, czysta według standardów gnomów. Doskonale. Teraz te knypki mogą bezpiecznie dalej robić, co one tam robią. Chodźmy ich poszukać. Zaczniemy od następnej wyspy. Musimy odnaleźć wszystkie te stworzenia. No czekaj, to z kontekstu trochę tak 1 na 6. Okej. Z kontekstu tak wynikałoby trochę, że mamy gnomów szukać, ale nie mamy gnomów szukać. Mamy szukać gargulców. Pora wytyczyć nowy kurs. Taka reguła. Myślisz, że na Takarigu jest szansa na to? Na Antigui? Dobra, pojedziemy na Antigue, odstawimy tego gościa, bo on niepotrzebnie się z nami buja od portu do portu. Tego krauza całego. No, a często zapisuj stan gry, jakże cenna to rada jest w tym momencie. Słuchaj, wysiadka. Widzisz? Twoja ukochana Antigua. Kraus mówi... Dzięki. Robinson Kraus. Teraz jest szczęśliwy. Miło było z tobą podróżować. O tak. No to wypad. Powodzenia. Tak. Kraus szczęśliwy. Kraus wdzięczny. Kraus w końcu w domu. Kraus ci dziękuję. Tak jest. Kraus życzy ci dobrze, kapitanie. Kraus. A, no i bardzo słusznie. Nie, z tobą już nic nie chcę, chyba że mogę się douczyć jeszcze wytrzymałości. No mógłbym, mam mnóstwo chwały. 9. Czy ty za 9 mnie coś nauczysz? No nie, już tylko 10 została. To nic. Słuchaj, Eldrick. Pozbyliśmy się gargulców z Antigui. Co teraz powinniśmy zrobić?
To ty jesteś mędrcem. Powiedz mi. Dobra odpowiedź. Powinniśmy nadal badać resztę wysp i wybrzeży. Tutaj nasza praca jest skończona. No, tak coś czułem, że nic ciekawego mi nie powiesz. No ale co, spróbować zawsze warto, nie? Dawaj, Patty, jedziemy dalej. O, tak. Teraz może Takarigu, a czemu nie? Dawno nie byliśmy na Takarigui. Nic chyba tam nie zostało już raczej do splądrowania, a jeżeli już, to zupełnie nie jestem w stanie sobie o tym przypomnieć, chociaż nie. Cały przecież dom tego gubernatora. Ale tam trzeba byłoby się tłuc z nimi. To chyba nie bardzo mi się chce. No nic. Eldrick. Takarigua. Jak sądzisz? Kolejna kryjówka piratów. Ale jest tam coś gorszego od piratów. Gargulce? Na pewno. Musimy znaleźć ich kryjówki. Musisz znać paru miejscowych piratów. To Berbeluch. Zna wyspę od podszewki. Może będzie wiedział, gdzie znajdują się gniazda gargulców. Zapytam go. Berbeluch, Berbeluch. Może będzie wiedział. Dawaj, Kostuch. Ty jeszcze ze mną nie chodziłeś. Chodź. Kostuch dołącza. No i zobaczmy, może po kolei Berbeluch może będzie wiedział, może ty będziesz wiedział. Nie, ten tylko chce się bić ze mną, ale ja już nie chcę z nim walczyć. O, Berbeluszku. Widziałeś tu te przeklęte latające potworności? Latające, co? Gargulce. Wygląda na to, że chcą się osiedlić na Takarigui. Gargulce, małe latające sukinsyny. Były tutaj, latały wszędzie. Co? Gdzie poleciały? Póki co odleciały i chyba wiem, dokąd się udały. Co ci do tego? Chcę złożyć im małą wizytę. Twoje wizyty zazwyczaj nie są przyjacielskie. Nie, dlaczego? Miło gadamy. Będę wdzięczny. Po prostu wal w nie i spraw, by były jeszcze brzydsze. O ile to możliwe. Na. Oczy. Co tam oprócz rumu masz? Nic, oczywiście. Ale to bardzo dobrze, bo ja też nic nie oczekuję od ciebie. I tak, dziennik, wylęk na Takarigui. Pokaż. Aha. O, no to ja tam byłem w takim razie. Niewykluczone nawet, że tam zostawiłem jakąś skrzynkę otwartą. W sensie taką, no jeszcze nie splądrowaną, wiadomo. Oho, chłopcy, chłopaki. Idziemy, idziemy. Ja sobie tutaj tylko przeskanuję tak na szybkości. Bo to jest jej chyba w ogóle pierwsza wyspa poważna, na której wylądowałem i możliwe, że dużo rzeczy tu przegapiłem. Tak se strzelę. Tu za tym wodospadem chyba sprawdzałem i nic ciekawego tam nie leży. Zrobimy sobie zapis, bo ostatnio doświadczamy wielu kraszy. No i zobaczmy, o. A ostatnio ten teren badałem również nocą, tak jak teraz. I potem jak tu wracałem za dnia po coś tam, bo już nawet nie pamiętam po co, no to znalazłem kilka śmiesznych rzeczy, których wcześniej nie widziałem. O, a właśnie, po tą skrzynię przecież wracałem, no. I tu z jaguarem walczyłem, może się zrespił. No może się nie zrespił, ale za to jest gargulec. No to dawaj go. Dawaj go! No to pomóż, Kostuch! Kostuch ma pomóc, a nie mówić, że pomoże. Dobra. To było niezłe. No już z tym diabłem. Nie zadaję żadnych obrażeń, ale stan loka robi tak czy inaczej. O, jest gargulek. Tam widzę jednego i tam widzę jednego. Ale gdzieś też musi być jajo. Nie widzę go na radarze? No nie widzę. Ja nie widzę. Tak, 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 pojedynczo. No i dawaj teraz Teo, goście. Tę technikę to ja już znam. W miarę, jak topiec nie robi markowanego ciosu, to raczej bez problemu jestem w stanie go zatłuc. Ale coś tutaj w dalszym ciągu zostało. Czaszkokwiat. Co za pięknie bezużyteczna rzecz. Tam był jeszcze gargulec. No i co, on tego jajca ostatniego będzie pilnował, czy jednak... Czy jednak nie bardzo? Jak on tak szybko wyprowadza ten cios? Tylko jeden łyczek rumu. To ja pierwszy raz w mojej
mojej karierze pije rum i za to jest osiągnięcie? Niemożliwe. One, two, three. No i wszystko chyba. Czyż nie? Kostuch? Jak to wygląda? Zobaczmy, co dziennik na ten temat mówi. Gdzie on w ogóle jest? Wyręgarnia na Takoigu. Trzy jaja. Chmara. Czyli wygląda na to, że pokonałem wszystkich. A no i bardzo dobrze. Wracamy z powrotem tu. Nie wiem, czy tam Berbeluch coś ciekawego jeszcze na ten temat powie. Szczerze wątpię, ale w sumie mógłbym go zapytać. Berberuszku. O. Załatwiłem te wasze gargulce. Były tam, gdzie mówiłeś. Tak myślałem. Ohydne bestie, ale nie mają wyobraźni, jeśli chodzi o kryjówki. Uratowałeś mój rum. Zasłużyłeś na nagrodę. Weź to. 500 zł? Dziękuję. To się zawsze przyda. Chociaż nie. Nie przyda się. No bo niby na co. Ja już wszystko, co chciałem, to kupiłem. Za wszystko, co chciałem, już zapłaciłem. Nie pozostało nic. To jaja gargulców z Takarigui. Dobra robota, przyjacielu. Gargulce na Takarigui są martwe. Taka tragedia. To były szlachetne stworzenia. Może powinienem znaleźć inny sposób, by odwrócić to, co się z nimi stało. Dzięki czemu mogłyby się rozmnażać i służyć Marze? To było jedyne wyjście, Eldrick. Oczywiście, masz rację. Ty, ale to z drugiej strony śmieszne, że przypominasz sobie dopiero o tym w połowie roboty. Takarigui nie ma gargulców. Wspaniale. Konsekwencje dla populacji mogłyby być potworne. Aż tak cię to obchodzi? Przecież połowa z nich to piraci. Piraci to też ludzie, chyba. Widzę, że Berbeluchowi szczęście dopisuje, co? Piraci. Zawsze mają diabelskie szczęście. Chodźmy ich poszukać. Zaczniemy od następnej wyspy. Musimy odnaleźć wszystkie te stworzenia. Piraci to też ludzie. A taki Jafar na przykład. Jafar jest piratem w mojej załodze. Czy Jafar być ludź? Może i tak. Patty, jedziemy dalej. Wyspa Złodziei. Byliśmy Takarigua, byliśmy Antigua, byliśmy Wybrzeże Ostrzy. Tu nie byliśmy. Myślisz, że tam będą jakieś gargulki? Niewykluczone. Tam jest dużo takich zaułków różnych. Ciekawe tylko, kto, z kim o tym rozmawiać. No bo jak z komendantem Sebastianem, oj, to nie masz tamy między nami. Może być różnie. Eldrick, wypowiedz się. Co uważasz? Co możesz mi powiedzieć na temat Wybrzeża Ostrzy? Jest bardzo duże. Sami nie damy rady odnaleźć tu jaj gargulców. A jak było znasz małe, to i tak nie daliśmy. Którzy by nam pomogli? Ani mieszka niedaleko stąd. Z pewnością pomoże nam w walce z gargulcami. Dobry pomysł. Pogadaj z nią o tym. No cóż, Hani nie mieszka niedaleko stąd, bo wywalili ją z domu. Ona tu już w ogóle nie mieszka. Ale skoro tak, to dawaj, Kani. Gdzie się chowają te latające paskudy? Wybrzeże Ostrzy obfituje w kryjówki. Gargulce to tchórze. Chowają się w niebiosach. Pokażę ci na mapie, gdzie ich szukać. Bardzo mi to pomoże. Znasz drogę do niebios? To dawaj, idziemy. Po pierwsze idziemy, po drugie... Wylęk na Wybrzeżu Ostrzy, dobrze mówię? 6 jaj tutaj aż jest. O, aż 2 miejscówki. Jedna tu, druga tu. Zastanówmy się. No nic, myślę, że mogę zacząć od wieży piratów. Nic chyba tu nie ma. No, już tu wszystko raczej pokonałem. No i zobaczmy, spróbujmy najpierw załatwić te koło wodospadu, a potem podejdziemy do tych z drugiej strony. Ale to chyba sobie zaczniemy od tego w następnym odcinku. Jak dobrze pójdzie, to w następnym odcinku wybijemy wszystkie gargulce i udamy się prawdopodobnie na wyspę... nie złodziei, ani sztormów, tylko tych skarbów. O, i tam się porozglądamy. A potem wyspa umarłych i zobaczymy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejną odsłonę z cyklu Risen 2 Mroczne Wody na kanale Popykane. Zapraszam do zostawiania komentarzy i innych aktywności okołokanałowych. Cześć i do zobaczenia.